Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie na filmie, w którym poruszę temat grafiki wektorowej. Wykonamy sobie ćwiczenie, które nawiązuje do książki Informatyka 2, wydawnictwo WSIP dla liceum i technikum. Operacje na obiektach. Narysuj dwa poniższe obiekty w programie Inkscape. Następnie wykonaj na nich poniższe operacje. Suma, różnica, część wspólna, wykluczenie, podział i rozcięcie ścieżki. I teraz otwieramy sobie program. Ja tutaj już mam otworzony Inkscape. I w pierwszym kroku możemy zauważyć, że tutaj powiększenie jest, u mnie jest 64%, ja sobie zmienię na 100%, czyli wpiszę sobie ręcznie w prawym dolnym rogu 100% i nacisnę Enter. Teraz jestem już tutaj, klikam sobie po lewej stronie tworzenie prostokątów i kwadratów. I chcę, żeby ten prostokąt miał kolor zielony. Naciskam lewy kontrol i zaznaczam sobie taki jakiś prostokąt. I teraz, jeżeli chcę, żeby on miał konkretne wymiary, no to mogę sobie tutaj wpisać, mogę sobie wpisać 30, mogę sobie wpisać 30. Wtedy mam taki oto prostokąt, taki oto kwadrat, no i teraz biorę sobie kółko i rysuję sobie okrąg, czyli naciskam sobie tutaj gdzieś w tym miejscu i naciskam lewy kontrol. Muszę to dobrze kliknąć. No i po prostu będę sobie rysował okrąg. Czyli gdzieś tutaj rysuję i mam coś takiego. Przyłączonym kontrol po prostu rysuję coś takiego. Teraz będę chciał to pokolorować na pomarańczowo, czyli klikam sobie jeden z tych pomarańczowych kolorów i będę chciał to przenieść do góry. Czyli robię to w taki sposób. I teraz zrobiłem już pierwszy krok. Zobaczmy, jakie mieliśmy zadanie. Tutaj widzimy, że następnie wykonaj na nich poniższe operacje. Widzimy, że wszystko jest na zielono, czyli tak naprawdę będziemy mogli sobie to skopiować, zaznaczając sobie wszystko, czyli klikam sobie zaznaczanie i przekształcanie obiektów i teraz Ctrl-C i Ctrl-V. I wkleiliśmy sobie taki rysunek. Oczywiście możemy teraz to pokolorować na zielono, czyli klikamy sobie okrąg i bierzemy kolor ciemnozielony. Wtedy już jest pokolorowany. I teraz znowu sobie zaznaczamy i klikamy Ctrl-C i obok Ctrl-V. I przenosimy. Znowu Ctrl-C i Ctrl-V i przenosimy. Teraz, żeby przyspieszyć naszą operację, możemy wszystko przenieść po prostu Ctrl-C i Ctrl-V i przenosimy na taką wysokość. I teraz będziemy chcieli to wszystko ponazywać, czyli zobaczmy, jakie będziemy chcieli mieć operacje. Suma, różnica i część wspólna. Żeby nazwać sobie tutaj operację, klikamy sobie w lewym rogu literkę A. Tworzenie i modyfikanie obiektów tekstowych, czyli w skrócie T. I wpisujemy sobie tutaj. Możemy zrobić to w taki sposób, że napiszemy sobie o tak. Możemy sobie kliknąć i wpiszemy sobie po prostu suma. Widzimy, że czcionkę mamy 30. O, tutaj mamy czcionkę. Możemy ją oczywiście troszkę zmniejszyć. Na przykład będziemy pisać 14 albo na przykład 20. Wtedy oczywiście będziemy mieli coś takiego. Teraz znowu klikamy sobie tutaj i wpisujemy sobie, że kolejną operacją będzie różnica. Znowu bierzemy sobie 20. Weźmy sobie, zaznaczmy wszystko i bierzemy sobie 20. I bierzemy sobie. Tutaj było dalej część wspólna. Część wspólna. Znowu Ctrl-A, czyli zaznaczenie wszystkiego, to jest skrót i bierzemy sobie 20. Mamy coś takiego. I teraz oczywiście, jeżeli mamy coś takiego, jeżeli chcemy przenieść napis, bierzemy sobie wskaźnik, zaznaczanie i przekształcanie obiektów. I teraz możemy to troszkę przenieść, tak, żeby to było mniej więcej na środku. I teraz, jeżeli chcemy wykonać sumę,
Zaznaczamy sobie te dwa obiekty. Możemy zaznaczyć w taki sposób, klikając myszką i zaznaczając dwa obiekty. I szukamy teraz tutaj, szukamy ścieżki. I zobaczcie, w ścieżce mamy słowo suma. Skrót tego to jest Ctrl plus i plus, czyli Ctrl i dodajemy plusa. Ja kliknę sobie tutaj suma i widzimy, że suma wygląda tak. Teraz bierzemy te dwa elementy i bierzemy sobie ścieżka i bierzemy sobie różnica, czyli w skrócie Ctrl minus. Czyli odjęliśmy od tego kółko. Gdybyśmy chcieli odwrotnie zrobić, musielibyśmy to przenieść na górę, ale na razie tym nie będziemy zajmować, czyli po prostu w taki sposób zrobiliśmy. Teraz zaznaczamy sobie te elementy i bierzemy sobie ścieżka i bierzemy sobie część wspólna, czyli to, co się powtórzy. Teraz dodajemy sobie nowe słowa i to będą takie słowa wykluczenie, podział i rozcięcie ścieżki. Czyli piszemy sobie wykluczenie, klikamy sobie i piszemy wykluczenie. W Ctrl A i tutaj bierzemy sobie 20. Kolejnym było podział i rozcięcie ścieżki. Bierzemy sobie podział, zaznaczamy wszystko i bierzemy sobie 20. I ostatnie rozcięcie ścieżki. Ctrl A i bierzemy sobie 20. Jeżeli chcemy wyśrodkować, klikamy znowu wskaźnik i będziemy próbowali to wyśrodkować. No mniej więcej. I teraz znowu zaznaczamy dwa rysunki i teraz możemy to zaznaczyć w inny sposób. Klikamy myszką na pierwszy rysunek i klikamy Shift lewy i klikamy drugi rysunek. I znowu ścieżka i bierzemy sobie wykluczenie. Czyli wykluczamy środek. I znowu klikamy na figurę, bierzemy Shift i bierzemy podział. Czyli ścieżka i podział jest tutaj. I zobaczmy jeszcze, jak wygląda operacja rozcięcia ścieżki, czyli klikamy tutaj i klikamy tutaj i jest to ścieżka, czyli jest to rozcięcie ścieżki. Czyli tak wyglądają operacje, które możemy wykonywać w programie Inkscape. Jeżeli chodzi o tę lekcję, to by było na tyle. Dziękuję za Państwa uwagę i życzę powodzenia.